Dzień dobry, moi mili widzowie, w ten halloweenowy dzionek. Prosiliście, to dostajecie. A co dostajecie? Oczywiście gameplay. Ale żeby było w klimacie, to gameplay z gry Halloween. Rozdział pierwszy. Nie wiem, czego się spodziewać, nie grałem. To mój pierwszy gameplay na kanale. Zobaczymy. No to co? Czas trochę się przestraszyć. Zaczynamy. Play. Na ten naw, tu, okej, nieważne. No lecimy. No i już za oknem Michael Myers, tak, fajnie. No to jedziemy. No dobra, jest halloweenowy klimacik. Dyńki powycinane, czosnek wisi. Pralka obdarta, boże kapaskudna, co to mamy? Pociski, dobra, mamy już pociski, dobrze zaczęliśmy. Już możemy rzucać w Michaela Myersa pociskami. Boże, jaki obraz paskudny, dobra, idziemy, co to? Kluczyk. Zarąbiście, mamy kluczyk, możemy iść z domu. Świeczuszki się palą. Ciach. Boże, jaka chata wielka. Stolik, znowu halloweenowe pierdolety. Jaki kredensik babci. Czajniczek, kaloryferek. Te paskudne obrazy, okna. Gówno, nic tu więcej nie ma. Piękna jedna. O, latareczka, dobra, jest latarka, wiadomo, latarka jest, bo to w horrorze latarka musi być. O, dzieciaczek. Cześć, dzieciaczku. Piękna czapka. A nie, to włosy, dobra. O, zamknięte drzwi wejściowe. Telefon dzwoni. Odbieramy. Halo? O? Ktoś ma chyba krzywą przegrodę. Ciężko oddycha. Dobra, nie zawracaj pan dupy. O? Klucze. Znowu klucze. Boże, kto tak klucze po domu porozrzucał? Film. Śmierć w Wenecji. Widzę, że dzieciak ambitne filmy ogląda. Idziemy do góry. Piękne schody. Pokój. Zamknięty. Zamknięty pokój. Klucze. O, dobra, gabinet otwarty. O, no i kolejny klucz, oczywiście. Kuźwa, no, każdy normalny człowiek zamyka wszystkie pokoje w domu. Szafy, jakie szafy pełne. No, żeby was cholera tyle ciuchów mieć. Kto taki chat? Kto taką chatę trzyma w domu? Drzwi. No tak, zamknięte, no tak, bo się pokoje generalnie zamyka w chałupie. I się rozkłada klucze zresztą po całym domu, to jest normalne. Tu. Zamknięte, no oczywiście. Pewnie, że zamknięte. Bez sensu. Dobra, jeszcze pokój. Tommy. Tommy'ego! To synek na dole to Tommy! Piękne łóżeczko. Gazetka. Klocuszki. Pełne ubrań szafy. Idealne. Chyba wieszaków nawet nie ma w nich. Jakieś czasopisma, klocki. No, pokój dziecięcy jak ta lala. Nic, tylko być dzieckiem. Idziemy na dół. No, Tommy, do wyra. Chyba już co? Już środek nocy. Co to? Okno, kuchnia, bożeka. Idziemy. Zobaczymy, co na dworzu. Zamknięte, oczywiście. Chwila. O, no dobra, znaleźliśmy klucz w domu. Do drzwi, do ogrodu. Bo był umieszczony generalnie na górnym piętrze. Oho. Dobra, mamy piwnicę. Mamy klucz do piwnicy? Mamy, oczywiście. I co my tu mamy? Beczki na olej, bezpieczniki jakieś, cegły, kartony i... O, latarka, no tak, szafa. No tak, pełna szafa. Swoją drogą, jakie paskudne tekstury w tej grze. Klasa 3A chyba tej gry. Butle gazowe, dobra, będzie można w łeb nią rzucić. Cegieł pełno. Dobra, send Tommy to sleep. Czyli trzeba wysłać Tommy'ego do spania. Żeby mu się chyba nic nie stało. Jeszcze sprawdzimy tą piwnicę raz. Bo tutaj jakiś regał był. Aha. Piękny drewniany regał. Bejcowany na niebiesko. Z 10 lat temu chyba. Cegły. Kartony. Pusta szafka. Drewniane... Tragiczne schody. Regał pusty. Pusty regał. No dobra, idziemy. Okienko przez okienko. O, przez okienko prześwituje. To gra poważna to. Dobra, wracamy do domu. Tutaj się nic nie zmieniło. Regał babci stoi jak stał. To co, Tommy?
Dowyra, Tommy. O kuźwa, ale wstał. No, Tommy, koniec tego filmu, tego ambitnego kina, porywającego. Idziemy spać. Czekaj, okno pozamykamy, bo tak. Close open windows. Szukamy, zamykamy okien. Bo taka chata to się już nie musi wietrzyć, bo... W ogóle w tej chacie taka przestrzeń, tu tylko wiatr hula. U góry też. Pozamykamy okna. Tu. Nie mamy klucza. Oczywiście, że nie mamy klucza, bo każdy normalny zamyka dom przecież. Każdy jeden pokój zamyka. Oczywiście. Tu nie ma. Dobra, idziemy na dół. Drzwi do domu. Paskudne obrazy dalej wiszą. Telewizor gra, no bo oczywiście. To idziemy. O kurwa! O kurwa, dobra. Jest pan blada twarz. Trochę się przestraszyłem. No dobra, idziemy za panem. Panie, halo! Panie, to mój podwórek! To moje podwór... O, no tak. Światło musiało zgasnąć. Co pan na moim podwórku wyczyniasz? Panie! Gdzie pan jest? Gdzie on po raz? Do piwnicy z las? Korki mi by wyłączał? Co niepoważne? Dobra, o! Magicznie klucz się pokazał na regale. Niesamowite! To jest... Oho, dobra, jest muzyka. Chowamy się do szafy. I siedzimy, zobaczymy jak będzie. Zejdzie pan Michael Myers do nas, czy nie zejdzie? Wstrzymamy oddech. Dobra, zszedł. No, dzień dobry panu. Ciekawe, jakie ma IQ. Bardzo wysokie, bo nie zajrzał do szafy. I idzie. Co za matą? Boże, kochany. Dobra, IQ ameby u pana Meyersa. To co, idziemy? Idziemy, muzyka już nie gra groźna. To chyba możemy iść, dobra. Po las. Korki powyłączał i zadowolony. Myśli, że mnie przestraszy. Halo? O, tam coś się dygło? Coś tu dyga. Coś tu wlazł. Ktoś poszedł do domu. Poszedł? Poszedł. Kill Michael Myers, czyli zabij pana Myersa, pana bladą twarz. Wlazł do domu. Skradamy się, to pan Myers nas nie usłyszy. Aha, ale... O kurwa, jest tutaj. Dobra, spierdalamy do góry. Jak mam go zabić? Czy mam go zabić? Dobra, jakiś tam klucz zdobyłem. Nie do tego, oczywiście. No oczywiście, klucz w piwnicy był do pokoju. To jest normalne. Przecież tak normalnie ludzie robią w domu. Co tutaj mamy? Kredensiki, regaliki. Rewolwer, zarąbiście. Kulę znaleźliśmy chyba wcześniej. O kurde, jaka krzywa ręka. Chyba zwichnąłem nadgarstek. No dobra. Czyli mamy czym zabić, tak? Szafa oczywiście pusta. No pusta, bo... Dobra, przylazł pan. Dzień dobry. O, no, zarąbiście. Naboje i odgromy. Masz ty. Oho, co? Rozmyślił się? Szafa się otworzyła? O, przez ścianę. O, kuźwa, ambitna gra. I co, to już? Chciał mnie zabić, ale postanowił, że nie? Zrezygnował w ostatniej chwili? Aha, aha. Krew zostawił. A kto mi to spierze teraz z podłogi? No i Polas. Zadowolony. Nabrudził, nabrudził podłogę i Polas. Zaraz go dezodorantem psiknę. No dobra, nic tu więcej się nie dzieje. To co, gdzie pan jest, panie Myers? Dzieciak śpi. Tommy, morderca jest w domu. Ach, ja się nie przejmuję. Strzały były, ale dzieciak się nie przejmuje. No, o, dzień dobry panu. O kurde. I w szyję. I w głowę. Padł. Co, to już? Jeszcze nie, chyba. Wstanie? Kuźwa, wstaje, ty Robocop. Ale... Dużo HP ma chyba. Idzie do mnie? Idzie, bo melodia jest. O, schodzi. Dzień dobry panu. Kuleje pan coś. Nóżka boli? Pewnie, że noga boli. Przecież strzeliłem panu w szyję, nie? Masz. Kuźwa, ale brutalnie. Krew się rozpryskuje. Ale to IQ ameby się potwierdza, widzę, bo... Jakby mnie ślimak gonił. No i co? To idziemy. Zamknijmy drzwiczki. Halloween jak ta lala.
Ale bym się śmiał, gdyby się okazało, że to prank znajomi zrobili. A ja strzelam do znajomego. Może go cegłą. Butla gazowa, nie, drewno, nie. Idzie? O, nie przebija nawet ta szyba. Idziesz czy nie? Idzie, dobra. Chodź, panie. Kuźwa, jakby mnie taki morderca gonił. Ała! Kurde, dostałem, dobra. Nic się nie stało. Trochę mnie boli, tam mam rozdartą klatkę piersiową, ale to nic. Idę dalej, bo mam dużo HP. Dobra, zrobię sobie rundkę w koło stołu, bo przecież jesteśmy w horrorze, a tu trzeba się zachowywać irracjonalnie przecież. Tu się nic nie dzieje. Telefon stoi jak stał. Gdzie pan Meyers jest? Tutaj mi nabruździł krwią, Boże. Drzwi wyjściowe, oczywiście zamknięte. Jakby było otwarte, to bym zostawił dzieciaka i uciekał, nie? Gdzie pan Meyers? Dobra, dzień dobry. Ale pan kuleje, Boże kochany. Boli nuzia. To co? Ahahaha, goń mnie, goń mnie! Boże, jaki matoł. O, przez ścianę, wow! Magia. No, chodź, chodź. Kuźwa, jakby mnie taki morderca ganiał w życiu. Tu nic nie ma w gabinecie. Idziesz pan do góry? Ale nabruździł, Boże, podłoga cała do prania. Dywan. Tu zamknięte, oczywiście. O! Pociski, super. Nagle się pojawiły. Ładujemy, ładujemy i co? Lecimy. Masz w szyję. Masz w łeb. W łeb. Już? To już? Ale lipa. To było całe Halloween? Rozdział pierwszy? Ale słabe. No dobra, drodzy państwo. Przyznam się... Spodziewałem się czegoś lepszego. No ale jest już jak jest. Gra bardzo ambitna. Widać, że z wyższej półki. Bawiliśmy się przednio. Baliśmy się strasznie. No tak się bałem jak nigdy. Słuchajcie, no takie gameplay to ja mogę dla was robić. Pośmiejemy się. Słuchajcie, to było dość osobliwe przeżycie. Nie powiem. Gra była porywająca. Wysokich lotów, ze wspaniałą teksturą, wyjątkową mechaniką, bardzo realistyczna, zabójca odcisnął piętno na mej duszy. Generalnie polecam. Edek. Dobra, poważnie to trzymajcie się i udanego Halloween. Bawcie się dobrze. Widzimy się niedługo znowu.